Ewcia! Ewcia! Gdzie jesteś, Ewcia? Ewcia, naszło mnie! Ewcia! Ewcia, gdzie naszło mnie? Co za menda. Zawsze tak jest, człowieka najdzie, to ktoś przylezie i przeszkodzi. A potem czekaj, człowieku, pół roku aż się podniesie. Zawsze takie problemy są w dupie, takie jest. Rzeczywiście jest. O. A teściowa u nas jest? Te. Mów mi, mamo. Ciężko się przyzwyczaić. Mów. No, mama, to ostatnio taki wzrok ma, no mam, ja by zabić chciała, ta mama. Nie kuś. Nie, ja przecież, ja nie kuś, mamo, ja w życiu mamy nie kusił, na przecież, się mam. O, mama, przyjechałaś! Mua! Jurek, mama przyjechała do nas już na twoje imieniny. Na imieniny dopiero za tydzień, sobie do pokoju. Nie. Chciałam po drodze odwiedzić znajomego z Facebooka. Kogo? A mama ma znajomy na Facebooku, mama? Spiknęliśmy się na fanpage'u Behemota. Mama jest na fanpage'u Behemota? Mama jest? No właśnie nie. Tylko napisałam, że Nergal niewyraźnie śpiewa, to mi koleś odpisał, że jestem taka upierdliwa, że nawet śmierć do mnie nie przyjdzie. A, tam przyjdzie, mamo, szybciej. Niech się... Ale nie ma co się tam, teraz... Najważniejsze, że jesteśmy razem, to jest najważniejsze. Bo po razem prezent ci kupiłam. Coś do samochodu się mama dorzucił? Mieszkanie w bloku? Miejsce na cmentarzu ci wykupiła. Ty będziesz leżał tu, tu Ewcia, a ja w środeczku. A tata? A, tata. On zawsze w nogach lubił. Ale to mama, ja dziękuję za prezent, ale to jeszcze ja młody, aż ma życia, to po co takie prezenty w ogóle? Nigdy nie wiadomo. Jobie! Po co mamie ta ciekiera jest? Po co mamie ta ciekiera jest? A co ty, breloczka do kluczy nie widziałeś? Mama. Dobra. Idę, robię kolację. Co chcecie? Twarożek czy parówki? To twarożek lekkie na noc, takie zrobię. Żeby... Mięsa nie jesz? Wkroj mi parówki w ten twaróg. Tam wszystko wrzuć, co masz. Mięcha schabowe miało być jutro. To nie na surowo w ten twaróg w pierdziel. Tam no wszystko, tam twarogowe niech będzie takie. Niech to taki kości, ten... Wszystko, kości też, oświlaki, co tam masz. Niech ten twaróg krwią ocieka. Tak się wierzę, będzie taki tatarowy twaróg. Wszystko ryby, co masz, świeżą, to nawet nie patrosz od razu w ten twaróg. Tam wszystko wymieszaj. Ja wszystko jem z mięsem. Jestem męski, mięsny facet. A dla mamy? Nie kłopocz się, córeczka, ja se coś na mieście upoluję. Dobra. Dobra, to ja herbaty zrobię teraz najpierw. A nie zostawiaj mnie samego, nie do mnie! O ch**wa, mam jeszcze... Wnuki kiedy? Ja mama chcę, to będą jutro! A jak tam przyszłoroczne wakacje? Gdzie jedziemy? A mamusia gdzie? Bo my troszkę gdzie indziej.
czyli Mazury. Lubię miejscowość fajna. Tak. Jak ci się nie spodoba, to... Dużo lasów jest. No jest dużo, właśnie tak jest. Wszystkiego wkoło tam jest. Na pasterkę chodzisz? Chodzę. Codziennie. Ze trzy razy dziennie nawet chodzę, jak trzeba. Tam ja lubię pasterki. Mamy tam na pasterkach, to my se razem z pasterzami śpiewamy. Golimy owce tam na pasterkach też. Po co? Bo się pocą, to je golimy. No. Taka owca nieogolona, to taka spocona owca i ona tak chodzi, taka w tym futrze, to zupełnie jak ja, nieogolony się poce, nie da się. Jest taki, ona tak potem chodzi, tam barany patrzą, o jaka nieogolona owca, to może by się ogoliła się i tak idzie, się ogala, a baran mówi bo się obcych języków od krów uczył, nie? Dlatego tak gada z nimi. To robi czy mu? Właśnie cholera wie, skąd te krowy były, nie? I tak gadały. I on mówi tak ogolona, to zaproszę do kina, taki baran, no idzie wykłada. A skąd baran ma pieniądze na kino? Chyba na Tinderze oszukiwał chyba. Nie wiem. Coś tam. No i on tak potem tą owieczkę biedną wygoloną bierze ze sobą i tam popcorn kupują, ale głupi baran jest, bo za dużo nie pojedzą tego popcornu, bo się raciczkami źle nabiera. Wysypuje w koło wszystko ten baran. A na jaki film idą? Nie, Milczenie owiec. Jak tak cię słucham, to sobie myślę, no. Ćpiesz coś. Jak mama potrzebuje, mogę podzwonić, nie? Wydarzyło to. A tak... To od Focka se zadzwoń. Słyszałem, że drogo w Otwocku jest, ale... A tak w ogóle to mama ostatnio jakaś taka nerwowawa jakby była troszeczkę, jakaś taka nie... A mamy się teraz odbiło, czy mama warczała? Bo ja nie wiem. Bo ja nie rozróżniam takich dźwięków. No czemu mama taka nerwowa? Co się dzieje? Co jest mama? Czemu mama taka nerwowa? Co się dzieje? Okres mi się spóźnia. Ktoś sobie zadał pytanie. A ile? A którego dzisiaj mamy? Chyba 15 dzisiaj, czy jakoś tam... To 20 lat. To tak znienacka się zeska. To może jak mamusia lekko niedysponowana, to ja może mamusi bym breloczek potrzymał, żeby mamusia tak nie musiała... Kurek, bo mi się tutaj coś... pogodziliście się? No tak, tak blisko podszedłeś do mamy. No, to jest... Wiesz co, to przytul się do niej, ja wam szybko zdjęcie zrobię. Przytul się, ładnie się przytul i... Ale jak ładnie wyglądacie. Muszę się napatrzeć. No, Jurek, ale uśmiechnij się. Ładnie. O, jakie ładne zdjęcie, popatrz. I zobacz, jak fajnie wyszedłeś. O, jak mama pięknie wyszła. No, przyglądnij się. Tak będę kiedyś wyglądała. Ładna mama. Ładna. Stawiaj mnie samego. Ten, a chciałem, mamusia, gdzie breloczek mamusia kupiła? Tak chciałem zapytać, dopytać, bo skoro mamusia ma nas częściej odwiedzać, to ja może też bym sobie taki breloczek kupił, nie? Razem z breloczkami potańcowali.
Ognisko też będzie? Ja mama chcę to i całą wiochę zjadam, nie? Także jest, nie ma problemu. Nie obiecuj, nie obiecuj. Na wejście buziaka też nie było. Jedziesz, Jurek, bo stygnę. Nie uciekniesz przed przeznaczeniem. A który tu taki? Mamy. Takiego odważnego sąsiada masz w duchu? Nie, taki. Jak się zabije na tych schodach, to później zabijecie. Mamusia ma umiejętność zmartwychwstania, ja wiem. No. Chodź tu do matki. Chodź. Lepiej być wstydliwym, ale żywym. To jest... Chodź do mamy, dawaj buziaka. Możesz wstać. Tutaj. Cały, matka. No. Abym... Ale piwskiem jechało. Abym uważał, czy mama w ciąży nie zajdzie od tego buziaka. Bo to znany u nas chłop, on 500 plus 12 tysięcy wyciąga. Tak? Jak on to robi? Teraz twoja kolej, Jureczku. Gdzie ja? Przyjemnie. Ty patrz, chcę na drugą nóżkę. Ja nie godzin ten pomnik świętości. Moimi parchatymi warami kalać. Jeszcze mamy coś na ryj, na mor, na twarzy wyskoczy. Gdzie? Ja nie ma co ryzykować, mamo. Ja ostatnio do łazienki wszedłem, poddychałem chwilę, grzyb na ścianie wylazł. To nie ma co ryzykować. To gdzie mama bryloczy kupiła, mama? Od ojca na rocznicę dostała. O, to wpyte prezent, nie ma co. Myślałam, że zapomniał o naszej rocznicy. Aha. Ale nie. Nie zapomniał. Przygotował się. O, jak miło z jego strony. Budzę się w nocy, a on stoi nade mną z breloczkiem. Tak się wzruszył, że 100 lat nie mógł wykrztusić. A mama nie pomyślała, że ojcu co innego może chodziło? Bo... Ja wiem o co. Ojcu tylko rąbanie w głowie. Jurek, tyle razy ciebie prosiłam, no? Żebyś na kanapie nie siadał z piwem. No zalane jest wszystko, no nie wiedziałam tego. No zalałeś wszystko piwem, śmierdzi, nie można tam ani usiąść, ani nic robić. Teraz mama, no gdzie mama będzie spała? No ludzie święci, no nie możesz tak cały czas robić. Nie wiem, mamo, no nie wiem, no przepraszam cię, nie ma innego rozwiązania. No po prostu śpisz dzisiaj z nami, no jakoś będziesz się musiała przemęczyć. Oh. Jurku, masz imieniny, to mam taki prezent na szybko. Czy mama szybko wyjedzie, czy tam... Nie, idioto, śpię nago. Jurek! Jurek!